Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Na początku serdecznie, ale to bardzo serdecznie chciałbym Wam wszystkim podziękować za udział w obydwu live'ach, i piątkowym, i sobotnim. Chciałbym również podziękować Wam za wpisy pod tym odcinkiem takim technicznym, czyli co słychać u ojca prowadzącego. Bardzo, bardzo spodobał mi się wpis jednej pani, pani Violetta Solarz, która mówi, że córki w młodym wieku, 25-28 lat, również oglądają i inni też. Za wszystkie tego typu komentarze bardzo serdecznie dziękuję. Powiem szczerze, to jest paliwo dla mnie, żeby się rozkręcać w tej mojej działalności. To jeszcze do spraw technicznych. No miał wczoraj się odcinek ukazać, niestety wyobraźcie sobie, no aktualizacja przyszła systemu i się system posypał. Całkowicie po całości. No musiałem wszystko ustawiać na nowo, wszystko kombinować, wszystko przeinstalowywać. No wiadomo, to nie są jakieś ciężkie rzeczy, natomiast czasochłonne. Dodatkowo jeszcze okazało się, że dysk, na którym gromadzone są materiały, był prawie pełen, także nie mogłem już nic dogrywać, musiałem przenosić na inny dysk. No, czasem tak bywa, non-stop się pracuje, non-stop się robi materiały. No, nie ma nigdy tak naprawdę czasu, żeby siąść na spokojnie i pewne rzeczy zrobić, ale już jest powoli ogarnięte, także ze spokojem. W tym tygodniu, myślę, będą maksymalnie 3 odcinki, ponieważ muszę jeszcze dużo materiałów poprzenosić na inne dyski, a tak jak powiedziałem, wszystko trwa. Ale żeby nie zanudzać moim ględzeniem, przejdziemy do odcinka. Szanowni, przechodzimy do następnego tematu. Tematem, który chciałbym Wam przekazać, no to jest, no jak to zwykle u mnie na kanale, Ukraina, czyli stan umysłu. W tej chwili na Waszych ekranach są to takie screeny z materiałów prasowych. O co chodzi? Na pierwszym zdjęciu, tym po lewej, Ukraina nałożyła sankcje na Słowację i Węgry, zablokowała tranzyt do nich ropy. Na zdjęciu drugim, 2 dni później, Ukraina prosi Słowację i Węgry o prąd. Czyli ukraińska logika jest najlepszą logiką. Bo to wiecie, jak to wygląda? Ja to powiem, to musi wybrzmieć. Sąsiedzie, daj mi coś zjeść, bo muszę się zesrać pod twoimi drzwiami. No tak to właśnie wygląda. Ukraina, która niedawno wstrzymała te dostawy rosyjskiej ropy na Słowację i Węgry, teraz prosi Słowację, Węgry, do tego jeszcze Polskę i Rumunię o prąd, ale jeszcze niedawno ta Ukraina sprzedawała prąd do Rumunii i do Polski też. Moi drodzy, czy wy to ogarniacie? Bo mnie po prostu czasami, jak ja pewne rzeczy czytam i analizuję, to mi głowa chce eksplodować. Jak można być takim bezczelnym, zakłamanym i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiecie co? Ukraina to stan umysłu. Moi drodzy, taka informacja, wiecie, że coś się dzieje, jeżeli coś zaczyna dziać się w Indiach. Otóż w Indiach zaczął szybko rozprzestrzeniać się nowy, nieuleczalny wirus. W całym stanie Gujarat zgłoszono 50 przypadków wirusa Chandipur, a 16 przypadków zakończyło się śmiercią. W obecnej chwili nie ma systemu leczenia tego wirusa, ani żadnego preparatu, ani żadnej śmiercionki. Są już doniesienia, że wirus ten został wytworzony sztucznie. Pytanie, przez kogo? Tak przy okazji, jak myślicie, która jest drugą gospodarką szybko rozwijającą się na świecie? No właśnie, gospodarka chińska, gospodarka indyjska. A co się dzieje w Europie? No jak ja Wam powiem, co się dzieje w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to Wam po prostu kapcie z nóg zlecą. Reuters napisał, że Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami, czytaj Europą, chcą zwiększyć produkcję systemów obrony przeciwrakietowej Patriot do 750 sztuk rocznie. Tak przy okazji powiem, że Rosja produkuje około 500 sztuk miesięcznie. Ale dobra. W Japonii napotkały się już problemy z produkcją. Produkują 30 rakiet rocznie i mówią, że mogą wyprodukować maksymalnie 60. Brakuje im surowców, jak również materiałów, jak również osprzętu dostarczonego przez Boeinga.
Amerykanie nie wiedzą, co mają zrobić. Boeing wysłał zapytanie do Lockheed Martina, czy może go wesprzeć. Japończycy dodają, że w żadnym wypadku nie są w stanie wyprodukować niż więcej niż 60 rakiet, ponieważ nie mają z czego. Moi drodzy, nawet tego nie chcę komentować. Ale przecież jeszcze niedawno wmawiali nam, że nie ma co dyskutować o pokoju, bo można Rosję pozamiatać, tak? No, ale tu chyba zmienia się wszystko ekspresowo, jak w kalejdoskopie w ciągu 24 godzin. Bo chciałem wam następną rzecz pokazać. Otóż Żelboba udzielił wywiadu BBC. To on powiedział. Jeśli na drugim światowym szczycie plan będzie całkowicie gotów, jeśli Rosja będzie gotowa do rozmów, rozmawiać o tym planie, wówczas będziemy gotowi rozmawiać z naszym partnerem i przedstawicielami Rosji. Żelboba po prostu sam sobie przeczy, bo jeszcze niedawno wydał on dekret zabraniający negocjowania przed końcem roku. Tak. Żelboba wydał dekret zakazujący negocjacji pokojowych z Rosją przed końcem 2024 roku. A teraz chce negocjować. A ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że pali mu się skóra na dupie, że zdają sobie sprawę, że kiedy Trump wygra, to wsparcia nie będzie. W Unii Europejskiej już kraje zaczynają kręcić nosem, ale to jeszcze by go tak nie przerażało. W tej chwili na waszym ekranie ni mniej, ni więcej, tylko burmistrz Kijowa Kliczko. O co chodzi? Co powiedział Kliczko? Ukraina musi przeprowadzić referendum, aby osiągnąć pokój. Każdy krok Zełenskiego grozi politycznym samobójstwem. Zełenski skoncentrował zbyt dużą władzę w swoim biurze. Wynika z tego, że parlament utracił jakąkolwiek znaczącą rolę. No przecież my wiemy, że on jest dyktatorem. To byłby koszmar, gdybyśmy musieli walczyć jeszcze 2 lata. Czyli moi drodzy, wychodzi na to, że Żelboba miał plan walczyć jeszcze 2 lata. No walczyć, to tam oni tam walczą. Natomiast tu wychodzi na to, że zrobił z siebie już dyktatora, wykreował się na dyktatora. Znaczy my wiemy, kto go wykreował, gościu pod tytułem Jermak. Natomiast ten się wcielił w tą rolę. Najgorzej, że uwierzył w tą rolę. I pewne rzeczy, które zrobił, doprowadziły do tego, że my, Polacy, z tego powodu cierpimy. No, my też cierpimy z tego powodu, że my mamy nieudolnych polityków, to jest inna sprawa. Ale to, że tamten uwierzył w tą swoją rolę główną, tak się w nią komponował, że przekonał tak naprawdę większość krajów do wsparcia za pomocą różnego rodzaju praktyk i trików filmowych. Moi drodzy, pamiętacie, jak ja wspominałem, że ten atak na ten szpital, który został wywołany tak naprawdę w przeddzień tego szczytu NATO, to była jedna wielka ściema i inscenizacja? Oczywiście, że pamiętacie. To spójrzcie na ten krótki materiał filmowy. 10 sekund tak naprawdę, ale 10 sekund bardzo wymowne. No właśnie, to jest ten lekarz, ten chirurg, który miał podobno stawać do operacji. Ale to jeszcze nie wszystko. Moi drodzy, szanowni, w tej chwili na ekranach, na ekranie, przepraszam, widzicie zdjęcia. Zdjęcia tak naprawdę z tej inscenizacji. Słuchajcie, jeżeli wydawało wam się z tego, co ja mówiłem wtedy, że to jest ustawka, jeżeli nie byliście przekonani, to myślę, że to was przekona. No, to była ustawka pełną gębą, tylko po to, żeby znowu ugrać dla siebie następne dejowanie. Zaczynają się dziwne rzeczy dziać na Ukrainie. W tej chwili na waszym ekranie to jest ukronazistka Irina Farion. O co chodzi? Strzelec
mężczyzna w wieku 20-25 lat, podczas kiedy wychodziła z budynku we Lwowie, podszedł do niej i strzelił jej w głowę. No lekarze tam niby walczyli o jej życie, ale poszła do piekła, tak jak każdy ukronazista. I powiem uczciwie, nawet mi jej nie żal. A wiecie dlaczego? Bo co ona powiedziała? Nawoływała do zabijania dzieci, wieszania wszystkich Rosjan na słupach i Polaków, tak dla jasności. Mało tego, powiedziała, że wszyscy ukraińscy żołnierze muszą mówić po ukraińsku, bo inaczej to nie jest armia, tylko to jest motłoch. No cóż, karma wraca. Takie jest moje zdanie. Ale to jest ciekawe, że to pojawiło się również nie tylko w ukraińskich mediach, ale i w zachodnich mediach. To oni chcą pokazać przez to, że czyszczą Ukrainę z nazioli. No ja im tak do końca nie wierzę. Dlaczego? Już pokazuję. Moi drodzy, pokażę wam billboard na ulicy z Kijowa. Tak. 80 roki w bitwy pod Brodami. Czyli 80. rocznica bitwy pod Brodami. Hymn SS Galicjan. Nieprzypadkowo w tym miejscu. Wiecie dlaczego? Bo to na tym zdjęciu to są ci SS-mani z SS Galicjan, gdzie wizytuje ich Himmler. Tak. Takie zdjęcia są w Kijowie, we Lwowie i w większych miastach na Ukrainie. A nam wmawiają, że oni nie znają, oni nie rozumieją i tak dalej, i tak dalej. Nie, moi drodzy, oni doskonale znają i pani mają i rozumieją, czy jak to się tam u nich gada. Tylko to oni tak mają wpojone, że mają być zakłamanymi, zgodnie z punktami dekalogu Donzowa. Kto nie wie, niech sobie wygoogluje. Szanowni moi, a że cały świat ma dosyć już tej Ukrainy, to wam tu pokażę jeden film. Ukrainians are now talking about conscripting another 100,000 or 200,000 deeply unwilling Ukrainian men and youths and destroying them, using them as cannon fodder. For what? And for what? Yeah. So that Zelensky can buy another, you know, Cyprus-surrounded hilltop mansion in Tuscany or somewhere to retire to with his millions when he leaves, finally. Tak, na tym filmie był Roger Waters. To jest lider Pink Floydów, który powiedział krótko. Na Ukrainie chcą zmobilizować tysiące mężczyzn, żeby Zełenski mógł sobie kupić następną posiadłość w Toskanii. Według Rogera Watersa Ukraińcy są wykorzystywani jako mięso armatnie, a ich prezydent wkrótce odejdzie na emeryturę z miliardami na koncie. Tak to powiedział Roger Waters, który znany jest ze swoich opinii. I on się tam nie za bardzo boi. Natomiast powiem krótko. Widzicie? Zaczyna do ludzi dochodzić, do świadomości. I dobrze. Szkoda, że tak późno. A teraz chciałem wam coś pokazać i nie wiem, czy traktować to jako żart, czy jako głupotę. O co chodzi? Stany Zjednoczone chcą w nadchodzących tygodniach nałożyć sankcje na Chiny w związku z relacjami handlowymi z Rosją. Tak powiedział przedstawiciel Białego Domu. Według asystenta prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Sullivana, Waszyngton będzie w dalszym ciągu wywierał presję sankcyjną na banki w Chinach i innych krajach za operacje z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym. No powiem szczerze, nie wiem jak to nazwać. Prężenie mózgów czy skrajną głupotę? Dlaczego? Już pokazuję. To jest ranking eksportu elektroniki wśród państw na świecie. No jak myślicie, kto jest na pierwszym miejscu? Oczywiście, że Chiny. To są miliardy dolarów. Chiny to jest z 2022 roku, zaznaczam, 769,7 miliarda dolarów. Na drugim miejscu Niemcy 223, na trzecim dopiero Stany Zjednoczone 166,4. Później jest Wietnam, Korea, Francja, Singapur, Holandia, Meksyk. No i na 10. miejscu Japonia. Ale Wietnam posuwa się do przodu, mimo że supremacja Chin do handlu w tej dziedzinie jest od dawna niekwestionowana. Ale Wietnam, powiem szczerze, dogania, zwróćcie uwagę, tutaj
Stany Zjednoczone, wcale niewielka różnica jest pomiędzy na przykład Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, to jest kolosalna, no Chin nikt nie wyprzedzi. I teraz mi powiedzcie, jakim trzeba być idiotą, żeby na Chiny nakładać sankcje? Chyba, że to jest zagrywka przedwyborcza. Tylko trzeba zwrócić uwagę, ilu Chińczyków mieszka również w Stanach. Tak to wygląda. Moi drodzy, i tu taka wiadomość dotycząca Polski. Otóż o co chodzi? Tomasz Marcin Sękała został odpalony przez rosyjskiego snajpera. Jest to najemnik, który zginął na Ukrainie. Uczciwie powiem, nawet mi go nie szkoda. Takie jest moje zdanie. Nawet mi go nie szkoda. Bo bronić ojczyzny rozumiem, ale jechać i brać udział w wojnie tak naprawdę napastniczej, no to nie ma dla mnie żadnego wytłumaczenia ani litości. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Nie mam szacunku dla żadnego najemnika. Moi drodzy, żaden odcinek nie może się oczywiście zakończyć bez suchara. Było dzisiaj o wojnie, było o Amerykanach, więc dowcip będzie a propos. Na konferencji prasowej pytają George'a Busha, czy ma pan dowody na to, że Irak posiada broń masowego rażenia? Bush odpowiedział jednym zdaniem. Oczywiście, że mamy. Departament Stanu zachował starannie wszystkie faktury zakupu. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, poproszę o tradycyjnego lajka. Pamiętajcie o subach, bo do 5000 niewiele już zostało. I oczywiście o dzwoneczku, żebyście byli jak najbardziej na bieżąco. Tak jak powiedziałem, ten tydzień będzie tygodniem takim serwisowym. Myślę, że pierwszy materiał z raportu ukaże się, myślę, w czwartek. W piątek oczywiście też. No i oczywiście będą live'y. Także za dziś dziękuję. Ja wam życzę dobrego dnia, fajnej pogody. U mnie niestety leje, a wiem, że u was słodeczko. Trzymajcie się. Hej.